okazał się marionetką w rękach cesarza Augusta, sprawował rządy w sposób bezwzględny i okrutny. Zabiegał jedynie o zachowanie swojej władzy, a nie o dobro narodu. Życie w takich warunkach wymagało dużo trudu i poświęcenia oraz zaufania Bogu. Nadszedł w końcu czas, gdy anioł Gabriel, posłaniec Boży, przyszedł na ziemię i objawił człowiekowi dobrą nowinę. Jako pierwsza o Mesjaszu Zbawicielu miała się dowiedzieć Maryja. Bóg wybrał ją już od wieku, pośród wszystkich niewiast na ziemi. Tego dnia Maryja krzątała się głodową i chociaż czasy były niespokojne, radość uzdrowiła jej policzki, bo była szczęśliwa. W sąsiedztwie mieszkał bowiem jej narzeczony, Józef. Bardzo kochali się oboje. Józef był biedny, ale dla Maryi nie miało to znaczenia. Kochała. Był szlachetny i uczciwy. Darzył ją szacunkiem i miłością. Maryję cieszyły marzenia o wspólnym domu i przyszłości. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Jak to może się stać? Przecież nie znam męża, któremu miałabym być poślubiona. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy.
ja biegnę już do łóżka, muszę uciąć sobie drzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. A śpi, Lucyferze, twojej władzy nikt ci nie obierze. A gdy znowu przyjdzie świt, niech to inny, tylko ty będzie rządził światem tym. Gotły dwa, pełne smoły obydwa. Co tak długo nie odbiera? Może znowu kogoś śledzi? Lub w teatrze sobie siedzi? Co tam robi ten lebiega? Halo, słucha. Co u szpiega? Jak się mają nasze sprawy? Pewnie teraz mam obawy. Nie jest wcale za wesoło. Pewno ludzi tutaj wkoło. Mówią, że ma się narodzić ktoś, kto piekło chce zaszkodzić. Ponoć wszystkie ludzkie grzechy odkupić on może. O mój Boże! Nie ma co się pieklić i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Jeśli nawet umie ten synek Maryjny, to ja mam wspaniały planik awaryjny. Jaki plan masz, mój kochany? W piekle chyba nie jest znany. Bije się, jesteś bystry jak w pociągu woda. Przecież mamy na usługach naszego Heroda. Za poczucie władzy złota dwa woreczki, podniesie on rękę na ludzkie dziadeczki. Herod nam oddany da przez to początek, okrutne jaż miło, rzezi niewiniątek. Teraz skończą te dysputy, oszczędzam tanie minuty. A ty zajmij się Herodem, szepnij mu do ucha. Herod sługa, no a sługa swego pana słucha. Panujący w Rzymie Cezar August zapragnął wiedzieć, ilu obywateli liczy jego państwo, podobnie jak wielu innych mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego. Maryja i Józef udali się w podróż do miasta swoich ojców, by dać się zapisać na liście obecności. Droga z Nazaretu do Betlejem była długa i trudna, szczególnie od Maryi wymagała dużo poświęcenia, ponieważ pod sercem nosiła dziecko, Bożego Syna. Już niedaleko Betlejem, całe szczęście, bo Maryja jest bardzo zmęczona. Kto tam? I czego tam chcecie? Z daleka idziemy, o nocleg prosimy. Noclegu? Noclegu chcecie? A mało to domów na świecie? Nie ma u nas miejsca w gospodzie, ni w chacie, ni w zagrodzie. Któż tam kołacze? Z daleka przybywamy, noclegu szukamy. Ważniejsi tu od was byli i złotem zapłacili. Za darmo przyjąć nie mogę. Ruszajcie dalej w drogę. Polu stajenka owieczek. Tam przenocować możecie. Jakże w ubogiej stajence mieszkać najświętszej panience. Nie martw się, Józefie, tam przyjdzie Boże dziecię. Śpiewać mu będą anieli w ubożuchnej pościeli. Chodźmy. Yeah.
by bracią nie zmarzły nożyska. Ola Boga! Antek! Martek! Wstawajcie! Niebo się pali, uciekać trzeba! Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę z nami witajcie. Jak miła to nowina, mów, dziewięcina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Betleje miasteczko tam się znajduje, gwiazda nad stajenką wam to zwiastuje. Jak miła to nowina, już wiemy, gdzie dziecina, zaraz pobierzemy i ujrzymy. Idźcie go powitać, a to jest znak, po którym go poznacie. Niemowlę, nowonarodzone, pieluszki spowite, w żłobie położone. Miły nasz Bartosie, co na to mówicie? Cóż mamy robić? Jakże nam radzicie? Być to, mili bracia. Samiście słyszeli, co święci anieli do nas powiedzieli. Pójdźmy do Betlejem witać tego Pana. Jemu ma być cześć oddana. Pójdźmy, pójdźmy. Jakże, podarunków żadnych nie weźmiemy? Z pustymi rękami przed Panem staniemy? Tak wielkiemu Panu, cóż my biedni damy, skoro nic godnego dla Niego nie mamy. Każdy tak, to co ma, czy mało, czy wiele, zabrawszy w kobiele, zaniesiemy Panu. Jadą dzieciątku kilka pieluszek, serek i jajka w kubiałce, wziąłem też z domu chleba kuchenek. A ja trochę mąki, masła, osełkę i garnek świeżej śmietany. Ja mu dam własny barani kożuszek. No to bierzemy, co kto może i ruszamy w drogę. Pieką od rana zmęczone oczy, noc nieprzespana, myśl niepokojąca. Czy też słyszałeś i ty to śpiewanie? Co to się dzieje w moich komnatach? O wielki król i potężny panie, czy mędrcy przybyli z dalekiego świata? Mówisz, że mędrcy przybyli do mnie? Chyba nie mędrcy, lecz raczej królowie. O, zaciekawia mnie to ogromnie. Czego szukają ci monarchowie? Twoja ciekawość się wnet zaspokoi, gdy trzej królowie przekroczą podwoje. Witaj nam, witaj królu Herodzie. Dobra sprawa do nas tu nowina. Bo na tej ziemi, w swoim narodzie, Pan nas rodziła wielkiego syna. Będzie to mocarz powietrzny latała. Przyniesie pokój całemu światu, pokój poddanym i panującym. Z takiej nowiny i ja się raduję. Zaszczyt to dla mnie i dla państwa mego. Hojnie go obdarzę, pałac mu zbuduję, gdy odnajdziemy panicza owego. Może znasz miejsce, gdzie się narodził, a wtedy łatwiej będzie go odszukać. Dokładnie nie znam miejsca urodzenia. Gdy go znajdziecie, dajcie znać z powrotem. Bo ja również żyję tym pragnieniem, by hołd mu złożyć, obdarować złotem. A więc nam żegnaj, wszechpotężny panie. Za twą gościnę dziękujemy szczerze. Kiedy się wszystko, tak jak chcemy, stanie, złożymy dary królowi w ofierze. Nikt nie ma prawa zaśmieć twojej korony. Rozkazuj, pytaj, a
wszystko się zmienia. Co mówią księgi, proroctwa od wieków? Na zmianę wydarzeń nie znajdę już leku, lecz wszystką swą wiedzę przed tobą wyłożę. Widzę w tej krainie nędzną szopę, żółw, bydlęta, w żłobie nasianie dziecina wyciąga do matki rączęta. Widzę mizerną mieścinę, jakich jest mało na ziemi. O ile mnie oczy nie mylą, dzieje się to wszystko w Betlejem. Tam właśnie, jeśli kula nie zawodzi, dziecię królewskie się rodzi. Co robić? Radź! Ja ci nagrodzę! Drżę cały od tej strasznej wieści. Ty wiesz więcej! Od zmysłów odchodzę! Mów prędzej, bo potrafię się zemścić. Ja, królu, nie chcę się w to mieszać. Są proroctwa. Cóż tu po mojej radzie? Nie chcę na siebie zesłać przekleństwa Mojżesza. Na siebie zesłać po zagładzie. Ty to mówisz? Każę zabić ciebie! Precz mi niewdzięczny z oczy! Śmierć wywróżyłeś sobie z gwiazd na niebie. Precz, precz! Dam radę i bez twej pomocy. Co robić? Co robić? Chyba oszaleję. Ja tylko jestem panem tej ziemi. Nic moim tronem nie zachwieje. Nic nie może się tutaj zmienić. Nie szalej. Jest rada. Posłuchaj. Ja mogę jeszcze to wszystko naprawić. Jestem tak potężnym duchem, że wszystkie noce mogę. On chce cię usilić, on kłamie, chce ci zmącić rozum i sumienie. Tego berła nikt ci nie nadłamie. Ucisz niepokój i serca drżenie. Jeśli chcesz nadal królować i nie stracić korony, każ wszystkie dzieci wymordować. Wtedy będzie po nim. Herodzie, czy taki wtrąci cię do piekła? Co mi tam piekło? Plan ten jest wspaniały. Rada złego ducha całkiem mnie urzeka. Wydaje rozkaz, aby krew się lała. Hej, niech zbierze dowódca żołnierzy. Niech mordują maleńkie dzieci. Niech składają je w krwawej ofierze. Dla mnie tylko gwiazda może świecić. Nikt zgasić twojej gwiazdy nie zdoła. Pamięć o tobie nigdy nie zginie. Imię twe krewnie winiątek przywoła, choć wieki za wiekami będą płynąć. Co to za szmery? Kto jest w komnacie? Do mnie tu, dworzanie, do króla. Co to za mara senna w białej szacie? Która jak cały nam otula? Wszyscy uciekli, sam pozostałem. A Mara stoi, nie ginie. Na to spotkanie dawno czekałam. Kara cię teraz nie minie. Mów, czy chcesz zguby mej, czy też chwały? Bo wszystko mnie to przeraża. Śmierć jestem, śmierć! Zna mnie świat cały. Pieczęcią każdego obdarzam. Daruj życie, jestem bogaty. Dam ci klejnoty i złoto. Nie dam się tobie omotać. Chcesz żyć? A dzieciom życie darowałeś? Zliczyłeś łzy biednych matek? Krzyny litości w sercu nie miałeś. Dla własnego syna byłeś katem. Czy dla mnie żadnego ratunku już nie ma? Chcesz zgładzić króla i pana? Tron mój się chwieje i obsuwa ziemia. O śmierć nieubłagana. Jak nędzny jesteś, jak boisz się zgonu. Gij więc, umieraj,
gwiazda świeciła na niebie, abyśmy dzieciątku hołd oddali i złożyli nasze skromne dary. Z tej wspaniałej dziś radości stawać pary, zbierać kości. Niech Jezus ujrzy dziecię, że nas w sercu zupy przecie. Teraz już wiemy, że Bóg dziś się narodził z Panny Przeczystej, z miłości ku nam przyszedł na świat, został położony w żłobie. U stóp Twoich składamy nasze losy, przyjmij więc od nas te hołdy, gorący serca i dusze. O, patrzcie, dostajemy idą trzej królowie, idą w drogich, pięknych światach i w koronach na głowie. Abyś ty nigdy
nigdy nie wstydził się być sobą. Narodziłem się jako człowiek, abyś Ty mógł stać się Synem Bożym. Narodziłem się prześladowany od początku, abyś Ty nauczył się przyjmować wszelkie trudności. Narodziłem się w prostocie, abyś Ty szedł prostą drogą. Narodziłem się w Twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.